Zaczniemy standardowo. Witam serdecznie. Po tej stronie mikrofonu Mando z serwisu StephenKing.pl. Jak już wspomniałem niedawno, kończymy pierwszy rok nadawania. Dzisiaj stuknęły nam 2 lata istnienia. Dzisiaj zamykamy 3 lata nadawania. W poniedziałek stuknęły nam 4 lata nadawania. Podcast Radio Stephen King skończył 5 lat. Wczoraj stuknęło nam 6 lat. Podcast Radio SK skończył 7 lat działalności, 7 lat nadawania. Witam Was jak zawsze w piątek 4 po północy. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. W 313 odcinku, przy czym on poleci chyba dodatkowo. Chyba nie będę go wciskał piątek, 4 po północy, a w tym tygodniu myślę, że jeszcze coś wrzucę, ponieważ mam trochę zaległości do opublikowania, o tym może więcej za chwilę. Dzisiaj odcinek wyjątkowy i tutaj muszę to ładnie powiedzieć, żeby móc sobie za rok znów wyciąć do intro. Kilka tygodni temu podcast Radio SK skończył 8 lat nadawania. Chyba pierwszy raz nie udało mi się tego podcastu zrobić planowo. Zupełnie przypadkiem uświadomiłem sobie podczas Pyrkonu, że właśnie mamy rocznicę podcastu i to było chwilę przed moim wejściem na prelekcję kingową. Myślę, że tę prelekcję właśnie może nawet w tym tygodniu opublikuję. To będzie taki dwupak urodzinowy. Potem zaraz po Pyrkonie jechałem na majówkę. Zwykle te podcasty leciały od razu przed majówką, żeby uczcić urodziny i jechać się bawić. W tym roku jakoś nie wyszło i długo zbierałem się, a chciałem nagrać ten podcast na nowym sprzęcie, bo mówię do Was teraz przez nowy sprzęt. Przez nowy sprzęt, który kupiłem dzięki Wam, dzięki zbiórce, którą zrobiliśmy na PayPalu. Przy czym to jest tak połowicznie nowy sprzęt, ponieważ okej, przyszedł dyktafon, ale nie przyszedł jeszcze osprzęt do niego, więc ja go trzymam w ręku. Nie mam na nim gąbki, więc moja skarpetka nadal jest w użyciu, czyli tak trochę nowego, trochę starego. Podczas zbiórki udało nam się zebrać 1250 zł, przynajmniej taki wynik jest na chwilę obecną. Dzisiaj zbiórka się kończy. Wpłacały 33 osoby. Chciałem imiennie Wam podziękować, ale mówiłbym to pewnie z 1,5 minuty. Naprawdę wszystkim Wam bardzo serdecznie dziękuję za każdą złotówkę. Nie wydaliśmy całej kwoty. Ja nie kupowałem sobie żadnego nowego sprzętu. Ten dyktafon, który kupiłem, to jest sprzęt, który ma już ładnych parę lat. To jest Zoom H2 Next. Z tego, co się orientuję, to przynajmniej już do H6 doszły Zoomy, ale też ja nie chciałem wydawać majątku na to. To i tak było wraz ze sprzętem jakieś 7-8 stów. Dokładne wyliczenia wklejaliśmy na fanpage'u konglomeratu. I też chciałem mieć sprzęt, na którym ktoś się zna z ekipy. Szymas takiego dyktafonu używa od lat. Ja wiem, że on jest dobry. Ja nagrywam razem z nim na tym dyktafonie w terenie, więc chciałem mieć coś takiego, tak żeby w każdej chwili można zadzwonić do Szymasa, żeby mi wytłumaczył co i jak. Bo ja stary człowiek jestem, już trochę mniej kumaty, jeśli chodzi o instrukcje i takie osoby i takie osoby mi się przydadzą dzięki Szymas. A też, no, umówmy się, no, nie potrzebujemy sprzętu za grube tysiące. Grunt, żeby to brzmiało, grunt, żeby dało się na tym nagrywać.
No, tu słyszycie mojego gzuba. Niestety nie udało mi się nagrać, jak spał. W tym czasie nie robiłem nic, ale stwierdziłem, że... Znaczy nie robiłem nic. Oglądałem Flasha i prasowałem. Także robiłem bardzo duże rzeczy, ale stwierdziłem, że nagram sobie nawet z tym tutaj potworem w tle taką krótką audycję rocznicową właśnie. Okej. Koniec zbiórki. Jeszcze raz wam bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten sprzęt będzie się naprawdę nieźle sprawdzał i że posłuży mi na wiele, wiele lat. Natomiast dzisiaj kilka zdań o Radiu SK, bo na tym chciałbym się skupić. Radio SK, które skończyło 8 lat nadawania i które w minionym roku przeżyło swoją reaktywację, które powróciło. Ja nie sądziłem, że ten podcast jeszcze powróci, bo w zasadzie pogrzebałem go, w zasadzie zakopałem go i miał sobie tak dogorywać, miał funkcjonować tylko w ramach, wiecie, omawiania premier, omawiania nowości. A okazało się, że powrócił z przytupem, powrócił z niezłym tupnięciem. Fakt, że już zdążył złapać jedną zawieszkę, ale no, to już nie jest realne, żeby to wróciło coś takiego, jak było kiedyś, że wiecie, ja będę latami nagrywał jeden podcast tygodniowo do Radia SK. I też... To mi chodziło po głowie od jakiegoś czasu, no bo gdy ja postanowiłem wrócić z Radiem SK w grudniu, ostatecznie w grudniu 2018 roku, a chodziło mi to po głowie od no, troszeczkę wcześniej, no to mówiłem chłopakom, że nie powrócę na takiej zasadzie, że wiecie, hop siup, na hura, dzisiaj wracamy, a jutro nie wiadomo, co będziemy robili. Powiedziałem, że powrócę, ale jak będę miał nagrane przynajmniej 5 podcastów, a najlepiej 10 takich zapasowych, wiecie, różnych recenzji, które nie muszą iść teraz, które mogą sobie leżeć, ja sobie bieżące rzeczy będę omawiał na bieżąco, a zawsze będę miał duży zapas. No, coś takiego zrobiliśmy. Może nie miałem 5, ale miałem kilka nagranych, a kilka gotowych w głowie i na jakieś 4 miesiące tego nam wystarczyło bezproblemowo. Przy czym niestety, gdy te 4 miesiące minęły, to ja doświadczyłem czegoś, czego nie lubiłem przy niektórych etapach tworzenia Radia SK i co bardzo mocno wpłynęło na to, że ja przestałem Radio SK nagrywać, czyli taką niemoc, takie wiecie, co ja mam nagrać i takie myślenie, a może to, a może tamto, co nagrać by było szybko, może wezmę jakiś komiks, przecież komiks to przeczytanie, przeczytam go w chwilę, ale ten komiks jest do dupy, no ale to co, przeczytam go szybko i będzie podcast, a może wezmę ten film sobie obejrzę, ale przecież on jest marny, no to co, ale szybko się zrobi podcast i takie myślenie bezsensowne, byleby tylko był podcast, byleby cokolwiek zrobić i już samo to myślenie mnie męczyło, a co dopiero wiecie, jeszcze wykonanie tego. No i na trochę złapał ten projekt znów zawiechę. Teraz powrócił, ale to powrócił dlatego, że właśnie, wiecie, dużo okoliczności się zebrało. Po pierwsze, rocznica i dużo, dużo pytań do Q&A. Po drugie, Pyrkon i mamy prelekcję. Po trzecie, premiera nowego filmu, którego ja, kurczę, cały czas nie widziałem jeszcze. Obejrzę dopiero za jakieś 2 tygodnie, taki mam plan. Ale wiecie, no wszystko to się zebrało. I nagle z takiego jednego stanu, gdzie ja nie wiem, co zrobić, nie wiem, co wrzucić, nie wiem, co nagrać, przeszedłem do stanu, gdzie, o kurczę, mam za dużo, nie wiem, jak to dać, nie wiem, jak to rozplanować. No bo wiecie, nagle mam 2 Q&A, rocznicową metę, prelekcję, którą wypadałoby dać przed premierą Cmentarza, no ostatecznie nie dałem. Za chwilę recenzję Cmentarza, recenzję książki Cmentarz dla zwierzaków. Jeszcze gdzieś trzeba wiadomości z Martwej Strefy wcisnąć i nagle się robi, kurczę, plan na, wiecie, na 1,5 miesiąca podcastów, które ja bym chciał dać teraz i powinienem dać teraz. I cały czas mówię, że poleci kilka tygodniowo, a ciągle nie poleciało, ale najprawdopodobniej teraz będzie to musiało nastąpić. Przy czym ten zryw za chwilę znów się skończy. No bo co, omówimy film Cmentarz dla zwierzaków, omówimy jedne wiadomości z Martwej Strefy, drugie, no i co dalej? Znów pustka. No tam ja wiem, że niedługo będą pierwsze wrażenia z Nosferatu, coś tam jeszcze na horyzoncie mamy, w tej chwili nie pamiętam co, i to gdzieś tam te bieżące rzeczy będą powstawać, ale za chwilę znów będzie przerwa w nadawaniu. I ja sobie tak myślałem na temat sezonowości. Ja jestem trochę przeciwny,
jeśli chodzi o sezonowość zwykłych podcastów. Rozumiem, gdy tematyka tego wymaga i na przykład zamyka się jakiś temat w, nie wiem, w 10 podcastach, potem robi się przerwę i wraca się wraz z nowym sezonem. Trochę rozumiem też, znaczy nawet dosyć mocno rozumiem powód przy zwykłych podcastach, bo wiecie, daje to nam wydarzenie. Start nowego sezonu jest pewnym wydarzeniem, a takie wydarzenie generuje zainteresowanie. Sam byłem zwykle przeciwny temu, by takie podcasty jak na przykład, nie wiem, Przekast dzielić na sezony. No bo jaki to ma sens? Omawiamy bieżące rzeczy, po co nagle mamy sobie robić przerwę, skoro tej przerwy nie potrzebujemy, nie? My chcemy o tym mówić, a nie, teraz przerwę, bo jest koniec sezonu i poczekajmy kilka miesięcy, aż wystartujemy z następnym sezonem. Nie, ja byłem zawsze temu przeciwny i żebyśmy się zrozumieli dobrze, przy Radiu SK też czegoś takiego nie planuję, ale... No, te dwie sytuacje, czyli grudzień i początek tego roku oraz teraz kwiecień, maj, pokazały, że gdy ja mam zaplecze, gdy mam coś gotowego, co mogę wrzucić w każdej chwili, to mi się to robi z przyjemnością. To ja to robię płynnie, fajnie, ja do tego siadam i chcę do tego wracać. Gdy to zaplecze mi się kończy, to mi się to robi z cholerną nieprzyjemnością i konsekwencja jest taka, że to nie powstaje. Więc pomyślałem sobie, że może faktycznie sensownie będzie wprowadzić takie etapy do Radia SK, czyli skończyło mi się zaplecze, czuję, że nie mam ochoty, że nie wiem za bardzo, co robić. Spoko, robimy przerwę. Robimy przerwę, aż ja sobie tego nie uzbieram i znów z przyjemnością będę to robił. I bardzo możliwe, że coś takiego wprowadzę do tego podcastu. To nie będą, wiecie, koniec sezonu 5, start sezonu 6, czy też w moim przypadku 50 i start z 60, ale takie, wiecie, etapy. Przez jakiś czas, przez kilka miesięcy poleci sobie jak zawsze w piątek 4 po północy, potem na jakiś czas zgaśnie i nie będzie, ale o to powróci, nie? Powróci w momencie, gdy ja znów sobie nastukam trochę dodatkowych rzeczy, gdy ja sobie będę na spokojnie z luzem to robił. To takie moje przemyślenia. Ja nie mam pojęcia, czy to tak będzie wyglądać w najbliższym czasie, ale na chwilę obecną no tak mi się wydaje, że to tak wyglądać powinno. Podsumowując, kończąc powoli ten podcast... Trochę statystyk. W 2019 roku ukazało się 16, a z tym 17 podcastów w ramach Radia SK. Podczas całego roku, ale nie roku kalendarzowego, tylko wiecie, roku licząc od maja do maja, ukazało się 25 podcastów. To nie jest jakiś rekord, to nie jest jakaś zwyżka w porównaniu z poprzednim rokiem, bo poprzedni rok miał również takie zrywy, szczególnie na początku. Poprzedni rok w końcówce, druga połowa była tragiczna, ale też chyba w siódmym roku nadawania opublikowałem coś koło tego, jakieś 23-24 podcasty, czyli to jest porównywalne. No zobaczymy, ile przyniesie nam dziewiąty rok. Podoba mi się to, że zmieniłem formułę, podoba mi się to, że te podcasty są luźniejsze, że ja już nie babrzę się tyle przy montowaniu tego. Czasami zostawiam je nawet tak, jak zostały powiedziane. Nie bawię się w te wstawki, które zabierały mi czas i chęć do roboty troszeczkę. Jestem w szoku, jak dobrze wychodzą wiadomości z Martwej Strefy bez tego, bo ja na samym początku nagrywania wiadomości jeden odcinek zrobiłem faktycznie bez wstawek, bo nie chciało mi się ich wstawiać. To był chyba 4., 5. czy 6. odcinek wiadomości z Martwej Strefy. I potem pomyślałem sobie, że to jest bez sensu, że trzeba to rozdzielać, że bloki i kolejne newsy powinny być rozdzielane, bo inaczej się mieszają. No może jak wtedy się, jak gadałem, tak jakbym czytał to z kartki, to może się mieszały, a gdy dodajemy do tego trochę płynności, to może to wychodzi lepiej. No ostatnie odcinki wiadomości z Martwej Strefy pokazują, że to wychodzi 100 razy lepiej i nie są potrzebne żadne bzdurne, niepotrzebne przerywniki. I to mi się bardzo podoba i przyznam, że z ostatnich
ostatniego etapu działalności Radia SK jestem niesamowicie zadowolony. Z tego, jak udało mi się ruszyć tę maszynę, jak prężnie przez jakiś czas działała i jaki efekt udało się osiągnąć. Oczywiście, bywało gorzej, gdy sprzęt zawodził, ale mam nadzieję, że teraz uda się to całkowicie wyeliminować. Tak jak powiedziałem, chociaż może o tym tylko myślałem, może jeszcze tego nie powiedziałem, nie będę tutaj podsumowywał konglomeratu podcastowego, bo na to miejsce jest gdzie indziej. Zresztą ja już, wiecie, nie uczę matematyki od 2 lat, więc mój umysł już nie ogarnia takich liczb, a tam myślę, że w ciągu minionego roku to pewnie lekko pod 200 podcastów nagrałem swoich. Ale tak jak mówię, to wszystko jest podsumowywane na bieżąco w Konglo. Jeśli was to interesuje, to tam znajdziecie takie informacje. Natomiast my skończyliśmy tutaj wraz z Radiem SK 8 lat. Serwis StephenKing.pl skończył tych lat 17. Już jesteśmy po majówce, ta majówka się udała. Miałem się na niej nie pojawić. Ostatecznie, jak zawsze, rzutem na taśmę pojawiłem się na 2 dni. Jestem niesamowicie zadowolony, że mi się to udało. Ja co roku trochę zapominam o tym, jakie to jest fajne. I co roku chcę już z tego trochę zrezygnować, wiecie, dużo rzeczy pod górkę mam, trochę nie jest łatwo zorganizować taki wyjazd, a gdy pojadę, to sobie przypominam, dlaczego ja powinienem tam być. Pamiętam, już 2 lata temu sobie powiedziałem, żeby nigdy nic innego mi nie wchodziło w drogę, bo 2 lata temu to się pokryło z Prykonem i byłem połowę na Prykonie, połowę na majówce, z czego majówkę sobie zmarnowałem, bo byłem zmęczony strasznie po Prykonie. Takie imprezy jak Prykon wymęczają strasznie, ale to jest zupełnie inny rodzaj zmęczenia, a majówka też wymęcza, ale to jest takie lekkie, wesołe, jesteś zmęczony bardziej od śmiechu i to wiecie, taki jest fajny, świetny wypoczynek. Siedzisz z ludźmi, rozmawiasz, grasz, śmiejesz się w zasadzie już z wszystkiego. Bawiłem się niesamowicie i chociaż nie była to taka majówka tak przygotowana jak przez wiele, wiele ostatnich lat. Nie mieliśmy balonów, nie mieliśmy tych transparentów. W zasadzie tort został zrobiony na ostatnią chwilę, chociaż wyszedł świetnie. Ale też nie mieliśmy produktów tak naprawdę nawet na tort. W ostatnim sklepie były składane trochę na wariata. Ale cały wyjazd rewelacyjny, 17 lat, za 2 lata będzie 19, natomiast my w Radiu SK za 2 lata będziemy mieli 10-lecie, więc wszystko idzie ku fantastycznym rocznicom. Dobra, ja nie będę przedłużał już bez sensu. W tym roku, to mówię, to jest takie bardziej Radio SK Ekstra, chociaż pewnie je sobie ponumeruję. W tym roku nie doklejam do tego żadnych pytań, ponieważ już nagrałem 2 podcasty z pytaniami od was i z moimi odpowiedziami na nie. Młody mi tutaj trochę przeszkadza. Już niedługo usłyszymy się tak w pełni świeżo, w pełni z dobrą jakością nagrywane na nowym sprzęcie, ale bez tutaj przeszkadzaczy w tle. Okej, życzę wam i sobie, żeby ten następny rok był jak najbardziej udany, żeby podcast Radio SK funkcjonował dalej i żeby kulał się do przodu, byle do przodu. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć!